Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy Star Wars KOTOR. W tym odcinku weźmiemy udział w wyścigu, żeby wygrać Bastille. Tak, to może dziwnie brzmi, ale tak jest. Możemy nawet tutaj do niej podejść. O, to jest Bastilla. Tylko niestety nie możemy z nią rozmawiać. No więc co, nie ma co, tylko idziemy do komentatora i weźmiemy udział w pierwszej próbie. Jaki czas mam pobić? 38 sekund, dobra. To jest począć. Te wyścigi nie są najłatwiejsze, ale najtrudniejsze też nie. Ale mam głośno słuchawki. Dobra, mam nadzieję, że dam sobie radę. W ogóle nie wiem, czemu myszki nie widzę. Ale... tutaj musimy trafiać o te takie, co nas rozpędzają. Ja teraz nie, może nie będę za dużo gadał, bo się tutaj staram skupić. To wcale nie jest takie łatwe. Ajajajaj. Nie zauważyłem go. Ja gram na tablecie, więc wiecie, tylko 10 cali ekran. 27 pobiłem, ale... będziemy musieli mieć pewnie jeszcze jeden przejazd. O, podbiegniemy. Jest, wygrałem. Właśnie pokonałem zawodników, którzy ciekają się od 20 lat. Dzięki. Nie wierzę, patrz na ranking. Czyli musimy ruszyć jeszcze raz, żeby pobić kolejny czas. Więc zapisik po dwójeczce. I ruszamy drugi przejazd. Uderzać na tor. Jaki czas mam pobić? 27.60. No, jakbym nie walnął w tamten ten, to bym miał tyle, ale... w ogóle trochę mi słońce świeci w monitor, ale... dam radę. Mam nadzieję przynajmniej. No jest coraz lepiej. Tamtego zostawiłem. Ło! Ło! Ja już prawie nie widzę, gdzie jadę. Jest! Udało się. 24.59. Jakbyśmy pojechali idealnie tak po tym czasie, to znowu by nas ktoś wyprzedził. A teraz już nas chyba nikt nie wyprzedzi, tak mi się wydaje. Nikt tego nie przebije. Nikt. Tak, wygraliśmy. People, hear me! Before I present the so-called champion of the Bex with their prize, there is something you must know. The winning rider cheated. Jesteś parszywy kłamcą, Break. Your swoop plane is using a prototype accelerator. Clearly an unfair advantage. Because of this hidden Beck treachery, I'm withdrawing the bulk's share of the victory prize. Fool! Your traditions are nothing to me. I am the way to the future. If I want to withdraw the prize and sell this woman on the slave market myself, nobody can stop me. I might have something to say about that, Berzik. Tu Bastila w ogóle z pięści go powaliła. You were restrained by a neural disruptor. How could you possibly summon the will to free yourself? You underestimate the strength of the Jedi's mind, Berzik. A mistake you won't make. To me! Kill! Kill the Chief Rider! Kill them all!
No i się robi niezła rozwałka. Sorry, że kanarka od razu. Czas się trochę pobić, ale Bastila nam tutaj pomoże. I ty już dostał tylko break. Ja go rozwaliliśmy, on się chyba uleczy. A nie, nie uleczy się. Padł. Padłeś, powstań, tak, ale on nie powstanie. Musimy pamiętać, żeby wziąć z niego rzeczy, bo to jest podwójny miecz świetlny. I tam na ramienniki breaka przy okazji. Jakbyśmy nie wzięli miecza, to nie wiem, czy on potem jest. Wzmacniacz słuchu. Obręcz werpiańska. I daję nam to. No. I możemy porozmawiać z Bastillą. Nazywam się Mitrandir i przybyłem cię uratować. Coś się chyba pomardało. To jest dobre. Przeżył też kart o Nasi. No właśnie. I idziemy do karta. O, w ogóle mamy wizję. Próbowaliśmy cię odnaleźć, pamiętasz? Just because things aren't going as planned. Don't let your ego get in the way of the real issues. That hardly strikes me as an appropriate way of addressing your commander, Karth. I am a member of the Jedi Order, and this is my mission. Forget that. My battle meditation ability has helped the Republic many times in this war, and it will serve us well here, I am sure. Your talents might win us a few battles, but that doesn't make you a good leader. A good leader would at least listen to the advice of those who have seen more combat than she ever will. On ma rację, twoje umiejętności twórcze nie sprawdzają się, Bastila. Very well, Karth. What do you suggest we do? First off, we can't get hung up on who's in charge. We all need to work together if we want to get off this rock. The answer is out there, we just have to find it. Well said, Karth. The sooner we start looking, the better. Already been a prisoner of the Volkers, and I don't plan on being captured by the Sith. Nie martw się, ja to nie pozwolę. I think we'll need some help getting off Terrace. Maybe if we ask around, one of the locals can help us out.
We should probably start by asking around in the cantinas. Is something wrong? Właśnie, miałem wizję. To jest ta wizja, co widzieliśmy ją przed rozmową. Ciebie, jak walczysz z mrocznym Jedi, chyba zerowanym. Coś powiedzieć, że potrafi posługiwać się mocą? Czy to znaczy, że mógłbym zostać Jedi? Tak. Więc miecz świetlny, dzisiaj mamy miecz świetlny. Tu możemy różne kryształy, tylko na razie go nie ma. Nic nie mamy, więc czy coś możemy my sobie ulepszyć? Chyba nie. Dobra, no to co? To idziemy. Weźmiemy ze sobą Bastille, która jest strażnikiem Jedi. I karta żołnierza. Tak, to ja. Kanderusa Ordo. Palamule, tak. Kanderus, czy to nie jestem Mandalorianin, który powiedział Dawika? Dziękuję za moje, spotkam się z nim. I Bastille ma tutaj nowe poziomy. Podniesiemy jej poziom, atrybuty. Mamy zalecane, niech będzie mądrość. Spostrzegawczość niepotrzebna. Leczenie ran damy. I w moce, ona ma moce. Pierwszy raz, tak, pierwszy raz mamy opcję wybierania mocy. Tutaj mam nagięcie umysłu. Co tu się przyda? Co jest zalecane? Kuszenie robota, tak myślałem. Niech tak będzie. Okej. Okay. Akceptuj, podnieś poziom umiejętności. Aha, muszę tu automatycznie wbijać. Moce. Co tym razem? Zryw szybkości, nie. Co tu możemy dać? Kurde no. Nie ma nic fajnego. To są moce do ciemnej strony. Bastille jest po jasnej. Ale możemy dać. O, sama tuty. A tuty, o, odporność Jedi, ogłuszenie i zmysły rycerza Jedi. I tutaj zawsze dawałem to, ale wiecie mi, wierzcie mi, lepiej zdać biegłość w lekkich pancerzach na początek. Zobaczycie później dlaczego. O, i od razu leczenie. Bastille można z mocą leczyć. I tak, i możemy jej dać podwójny miecz świetlny, bo my nie możemy niestety nosić. I ona automatycznie może dostać pancerz, bo normalnie nie może nosić tylko swoje szaty. Czy właściwie zwykłe ubranie, które są zwykłe ubranie, które jest szatą. Spostrzegawczość niech będzie. Teraz nie wygląda za bardzo jak Jedi, ale miecz świetlny ma. Więc aktualnie będzie jedną z naszych najsilniejszych osób do walki. Z powodu właśnie miecza świetlnego. Bo właśnie, bo tutaj, bo normalnie ma te ubranie. W ogóle to ubranie wygląda takie jak Jedi. I w sumie ja na razie tej zbroi nie ubiorę, bo chciałem ją sprawdzić. Chciałem sprawdzić jedną rzecz. Dzisiaj zrobimy, nie wiem ile, w sumie nie wiem jak długo chcę, żeby ten odcinek trwał.
Czekajcie, tutaj jest centrum handlowe, tak. Tam jest kantyna? Tak. Już chwilkę się nie grało i już nie pamiętam kart. No dobra. Chcę ty chodzić, dlaczego tak bardzo mi nie ufasz? Ja to tak dość szybko przewinę, bo to jest dość nudne. Tak po 2-3 sekundy będę trzymał. Chcecie to sobie czytać, to sobie zatrzymujcie po prostu. Na pewno jest tak ciemna strona. I już. Idziemy do sklepu ze sprzętem. Dobra, jeszcze raz. Ciężki pancerz ma 5 obrony i 4 do zręczności. Pokaż, co masz na sprzedaż. I tutaj jest 6 i 4 do zręczności. Tak, musimy, kupimy ten ciężki pancerz bananowy, bo ona ma lekki biegłość lekki pancerza, czyli właśnie może go nosić Bastilla. Jest to najlepszy pancerz lekki. Tylko jak widzę, to troszkę nam brakuje, ale nie szkodzi. I tak zarobimy zaraz, bardzo łatwy w sumie sposób, więc już mamy. Kupię go po prostu od razu, żeby potem już się tutaj nie wracać. I Bastilla dostanie taki ładny pancerz. No, jest fajnie. Teraz to w następnej misji też będziemy mieli bez problemu, wszystko sobie poradzimy. Do kantyny. I tutaj spotkamy się z Kanderusem. Zapiszę, bo w sumie zapomniałem. Jest Kanderus. O czym ty mówisz? My name's Kanderus Ordo. I work for Davik Kang in the exchange. The hours aren't great, but they promised me a fortune to work for them. And I have nothing better to do. Mandalorian mercs like me are in high demand. But lately, Davik hasn't been paying me what he promised. I don't like getting cheated. So I figure it's time for me to break the Sith quarantine and get off this backwater planet. Jak zamierzasz to zrobić? I've got a plan to escape Taris, but I can't do it alone. I need someone I know can get the job done to help me. That's where you go. You don't need to ally yourself with this person. We should move on while we can. I ain't talking to you. I'm talking to your friend, aren't I? I saw you win that swoop race and started thinking. Anyone crazy enough to race like that is probably crazy enough to break into the Sith military base. I need someone to steal the Sith launch codes from the base. Without those codes, any ship leaving the atmosphere will be disintegrated by the Sith fleet's automated defense guns. Co będę z tego miał? Here's the deal. You bring me those launch codes, and I can provide the vehicle to get us off the planet. Davik's flagship, the Ebon Hawk. W jaki sposób dostanę się do bazy? Getting in won't be easy. The Sith base is protected by an encrypted security system. It would take a top-of-the-line astromech droid to slice through it. Lucky for you, I know just the place to get a droid like that. Davik was having one custom built by Jarrus Nahl. Just tell her Kanderus. Davik nie będzie zły? Normally I do this myself, but everyone knows who I work for. If I broke into the Sith base, they'd send an army down on Davik's estate. Dobrze, umowa stoi. Tak, dobra.
Tak, dobrze myślicie, teraz pójdziemy na pojedynki. Jesteśmy już wystarczająco silni, żeby wykonać resztę pojedynków. Więc czemu nie? Tak. To się nie uda, tak, nie uda, dobra, spróbuję. Tajemniczy przybysz. Serce, które szybko przewijam, ale... Jestem gotów. Tak. Ślepy Dukan. Tajemniczy przybysz. Więc rozpoczynamy walkę. Ślepy Dukan jest bardzo słaby. Widzicie, na jeden atak właściwie zszedł. Ja te teksty przed i po walkach będę przewijał, bo to tylko strata czasu. Chcę właśnie jak najszybciej tutaj to wykonać w tym odcinku. Dostaliśmy kredyty. Jestem gotów. Tak. No za każdym razem mówił, dobra walka i tak dalej. Girl on two finger. Gerlon, dwa palce, tak. Ale kolejne mięsko. I już koniec. Tym razem dostaniemy 200, a nie 100. Chyba Stila cały czas stoi. Piszemy. I 200. Ice, tak. Tak, z Ice teraz walczymy. Kolejny przeciwnik padł. Teraz to już jest takie łatwe, że... Jak już może policzycie, już dostaliśmy 600 kredytów. Jeszcze zrobimy walkę. Marlem. Marl. I bijemy go. Znowu gradem ciosów. On już ma lepszą broń. Ale mu to dużo nie pomoże. O! Pierwszy raz coś nas w ogóle trafił. Tak, Twitch. Teraz będzie mistrz. No, chciałem, żeby... Aha, fakt. Bastila nas podleczyła. Szybko sejwik. I ostatnia walka z mistrzem.
400. Jestem gotów. Tak. Ladies and gentlemen, hold on to your seats and stay back from the edges of the ring. He's wild, he's unpredictable, he's borderline psychotic. And he's the best damn duelist in the... What twitches opponent plans to take the champion down? In this corner, the challenge... Tak. Po tej walce można zostać mistrzem. On tu wali z granat... Nie, na pistolety. Myślałem, że miał granaty. Właśnie, jak wyjmie swoje wibroostrze, to... Ma duży refleks. Bardzo dobrze blokuje, jak widzicie. A, no nie zdążyłem kombinacji zrobić, ciosów. Jesteśmy nowym mistrzem areny, tak. Jest bendak, tak. 500 kredytów. I to jest ostatnia walka, możemy jeszcze walczyć z bendakiem, ale to wam wszystko wyjaśnię później. Aha, ile mamy kasy? 1500. Ile na samych walkach? No to co? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Udało nam się tym uratować Bastille, zdobyć śmierć świetlny dla niej i przy okazji zostać mistrzem areny, więc żegnam was, Mitrandir. Na razie. Niech moc będzie z wami.